Siemanko, właśnie będziesz oglądać powtórkę z live'a. Jeśli chciałbyś obejrzeć podobne sytuacje na żywo, zapraszam do zapoznania się z opisem. Elo. Po cholera. O cholera, coś tam się złego dzieje. Boże, nie. Cholera, dobra. Co się dzieje? Spokojnie, obywatele. Nie denerwujcie się. Czy to nie on? O cholera. Dokaż się, ścierwo! Kogo szukacie? Oho. Będzie się kłócić. Wołaj swojego tatęcia. Nie celuj do mnie. Nie przyszedłem. Zawołajcie ojca. Przepraszam, ja mam. Zawołajcie ojca. Nikolas Gudy. Szybko. Wszyscy schować broń, schować łuki. 25 lat, ścierwo. Zabiłem Długobrodego. Już nie było czarnych kapeluszy. Czarne kapelusze. Odejście na boki, panowie, panie. Wszyscy schować, las za bronię. 25 lat twojej parszywej mordy nie widziałem. Najpierw zabrałeś na mannę, a potem sam odtrąciłeś dłoń, która chciała cię karmić. I po co? Żeby w takim zatęchłym mieście ochraniać ochlapusów. Brudasów, którzy sami nie potrafią sobie poradzić. Ja ci dam brudasa. Zawrzyj gębę! Spokój, panowie. Jak długo chciałeś się zasłaniać krwią tych bezimiennych, durnych, tępych mieszkańców jakiegoś zadupia? Anna zmieniła moje życie. Sam wiesz, że ona od początku tam nie pasowała. Urodziła pięknego syna, mądrego. Którym zajmę się, jak skończę z tobą. No... Czyli jednak... Losu, nie uciekniesz. Zabiję Długobrodego. Zabiję i ciebie, jeśli... Nikogo już nie zabijesz, sukinsynu! Jasna cholera! Ojcze! Ojcze! Doktor! Ratuj go! Bierz go, bierz go! Co się dzieje? Dziękuję. Przepraszam. Tutaj? Chyba tak. Na tarasie mam. Tak jest. Tak, tu. Na środku. Tutaj będzie dobrze? Przed drzwiami. Tak, przed drzwiami. Zdejmijcie czapki z głów. Witaj. No cholera. Jesteśmy na pogrzebie. Czapki z głów. Kapelusze z głów. Nie mowało się kapelusze na pogrzebach w tamtych czasach, widzowie? Dobrze, bracia i siostry, czy wszyscy dobrze mnie słyszą? Czy będę musiał się jeszcze bardziej nadwyrężać swoje gardło? W porządku, tak. Zatem witajcie, bracia i siostry, na tym smutnym czasie, który nas spotkał wczoraj. Niestety odszedł nasz brat. Ja przepraszam bardzo, tylko nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce. Tylu bandytów było. Nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Bracie, panie bandyta, nie bandyta, też ten człowiek poniekąd. Za złapanie tych bandytów. Nie bójmy się. Wszystko będzie pod kontrolą. Kurna, ile ludzi. Ale tu się niczego nie boję, po prostu nie wypada. Przy kościele byśmy go złożyli. John, przymknij się, pastor robi co zechce. Bracia i siostry, zebraliśmy się właśnie, aby pochować naszego brata, naszą głowę tego miasta. Odszedł w sposób tragiczny dla nas wszystkich. I oto chciałbym rozpocząć obrzędy pogrzebowe i pożegnać go tak, jak nas Pan Jezus uczył. A więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Amen.
miłość Boga Ojca, który wskrzesił zmartwych Jezusa i przywrócił do życia nasze śmiertelne ciała mocą swojego ducha, niech was napełni pokojem i pozostanie z wami. I z duchem twoim. Ale ktoś się zbekał. Ja pierdzielę. Módlmy się tobie, Boże, pokornie polecamy naszego brata, którego darzyłeś wielką miłością w naszym życiu doczesnym i prosimy, abyś teraz uwolnił go od zła wszelkiego i dał mu wieczny pokój. Do naszego brata przeminęło już życie ziemskie. Błagamy cię za to, miłosierny Boże, jak tak można? Abyś wprowadził go do twojego królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. 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 Dobrze. Panowie, możemy wziąć naszego szeryfa i poprowadzimy procesję na cmentarz. Będziemy śpiewać po drodze? Panowie, zróbcie miejsce. Słusznie. O nie, co się stało? Dobry. Skąd to leci? A się przymknie. Z kościoła. Wchodzić, a wlazł do środka. No i ten chłop powinien teraz dostać bana na jakieś 24 godziny. To takie gadanie. Wiemy, że na skutek ludzkiej skłonności do złego wszyscy popełniamy grzechy. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy. Dlatego chcemy złożyć za naszego brata, zmarłego brata, ofiarę eucharystyczną jako zadośćuczynienie za jego grzechy. Będziemy prosili Boga, aby go oczyścił od wszelkiej winy i dopuścił do społeczności świętych. Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy go w miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa. Teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.
bracia i siostry. Myślę, że to będzie odpowiedni czas dla osób, które będą chciały jeszcze powiedzieć ostatnie słowa w imieniu naszego szeryfa lub powiedzieć czy przedstawić ostatnie swe słowa dla naszego szeryfa. Zapraszam tutaj do mnie najbliższych, aby wypowiedzieć się. Szeryfie Bill. Mam przemowy? Proszę. Witajcie. Niestety, ale nigdy nie byłem dobry w takie przemowy i przygotowałem takiej przemowy, ale mój ojciec był niesamowitym człowiekiem i nie potrafiłbym go porównać. Niech ktoś odstawi tego konia. Do jakiejkolwiek innej osoby. Był świetnym szeryfem, jak i ojcem. Opiekował się mną najlepiej, jak tylko mógł. Bez żadnych zarzutów. Ale niestety banda ludzi bez honoru totalnie zamordowała mojego ojca. Mam nadzieję, że tam, gdzie się teraz znajduje, będzie mu o wiele lepiej, niżeli było jeszcze za jego życia. To tyle. Dziękuję, że przybyliście. Niech spoczywajcie w spokoju. Dziękuję, synu. Czy jeszcze ktoś ma mowę ostatnią mowę? Też się zapraszam. Ja bym chciał coś powiedzieć, jeśli można. Mów, synu, mów. A więc szeryfa Nicholasa nie znałem długo, jednak w tym krótkim czasie zdążyłem poznać, że jest to osoba silna, z zasadami i z drogą w życiu, którą każdy z nas powinien iść, czyli drogą prawości, odwagi i niewzruszenia podczas zagrożenia. Mogliśmy tutaj, obcując z szeryfem Nicholasem, czerpać niczym niewyczerpanego źródła. Jeśli chodzi o moralność, odwagę. I myślę, że on tutaj patrzy teraz na nas z góry i chciałby, żebyśmy kierowali się tymi samymi zasadami w życiu, jakimi on się kierował i z tym nas zostawił. Także ja przypadkiem konia wezwałem, myślę, że zdoby od H. Dał nam dużo podczas swojego życia. Jak mówię, krótko go znałem, ale wystarczająco, żeby skorzystać niebywale na tej znajomości. I teraz musimy po prostu wspierać jego syna, Billa, i który no przejął obowiązki po swym ojcu, ale my jako mieszkańcy, ja jako szeryf, jesteśmy zobowiązani, żeby wspierać Billa w tym trudnym dla niego czasie. I myślę, że każdy teraz też powinien sercu powiedzieć, oprócz tego, że żegnaj szeryfie Nicholasie, to też powiedzieć dziękuję. Także ja dziękuję bardzo. Dziękuję, synu. Bracia i siostry, można byłoby zadać sobie takie pytanie. Emadi. Właśnie, co dalej? Syn jest w bardzo ciężkiej sytuacji chorobowej. Teraz chowamy naszego brata. Co dalej? Wystarczyło tylko jeden dzień, żeby w tym mieście się wszystko przewróciło do góry nogami. Nie traćcie wiary, bracia i siostry. Nie traćcie wiary. Wiara czyni cuda. Wiara to motywacja. Wiara
to krok do Boga. Więc zatem, bracia i siostry, abyśmy tutaj wspólnie razem utrzymywali się wiernie, jak prawdziwy mąż. Bądźmy, można nawet tak powiedzieć, własnym szeryfem losu. Pamiętajcie, nie zgubcie się jak owieczka. Wasz pastor, wasz pasterz, można też i pastor, zawsze wam bliski. Też bardzo bym prosił, mając tutaj okazję, ze względu na to, że poprzedni proboszcz zniknął bez śladu, a parafia sama się nie utrzyma. Jeżeli są osoby, które mogą wesprzeć parafię, tutaj do mojego pomocnika po mojej lewej, dać coś od siebie, nieważne co. Pamiętajcie, że każdy cent się liczy i pamiętajcie, że ja jestem wam wdzięczny. To nie jest ślub, i Bóg wam to wynagrodzi na sądzie ostatecznym. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernych, prosimy Cię, pobłogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów duszę, którego ciało tutaj składamy. Prawym i aby mógł razem ze świętymi prawym bez końca namierzać się przez Chrystusa, daj. Pana naszego. To umarł? Amen. Mój ojciec. Amen. 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 Ślub na Devil. Nie, naprawdę mi się smutno aż zrobiło. To niby tylko gierka, ale... A szkoda, nie? Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Sorry, przepraszam. Na emocje, przepraszam, poślizgnąłem się. Ile zapłacimy za pochówek? Właśnie o to chodzi, że nic. Ale dam mu. Więc wszystko udam. Tyle ile mam, udam. Koń jeszcze by było. Obok G jest high. Ja klikłem te high, ten koń przybiegł. Ja pierdzielę. No. Nie, ale moim zdaniem ładnie. Pastor Pater to super odegrał. Dzięki za falo. Qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in caelo in terra panem nostrum quotitatium da nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, sicus et nos dimetis debitoritus. Czy będzie czyś pogrzeb czarny kapeluszy? Nie, wątpię, kto ich pogrzebi. Tentationem set libera nos amalo. Amen. 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 Boże, ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę. Wyzwól go z niech złów, ktoś
Śmierć daje mu udział w radościach raju z twoimi świętymi. Przez Chrystusa. Rodzina raczej powinna się zajmować. Amen. Amen. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. To jest mój ojciec za naczelny szeryf. Moich pomocników, aby wpuścili ciało. Synu mój, prochem jesteś i w proch się obrócisz. A ja może kapel wrzucę tam. Bracia i siostry, i oto tak. Siema Polek. Żegnamy naszego brata, naszego szeryfa. Ci, którzy chcą, niech zrobią ten ostatni gest pogrzebania poprzez wrzucenie garści piachu. Niech wie, patrząc z góry, że docenialiśmy go od początku do końca i że go bardzo kochaliśmy. A, dałem, Wiktor. Mowa była krótka, ale zwięzła. Czy stypa będzie? Nie będzie stypy. Nabór na szeryfu będzie po tym, po pogrzebie. I potem spanie, bo jutro do pracki. Kurde, powinienem jakieś jedzenie sobie jeszcze zrobić przed tym. Machnę sobie chyba na szybko. Dobrze, bracia i siostry. Dziękuję wszystkim, że zebraliście się tutaj, aby pożegnać naszego brata, ojca, szeryfa. Módlmy się też za naszego brata, jego syna, aby dać mu siłę, aby wrócił na miejsce swojego ojca. Tą smutną chwilą jeszcze raz dziękuję wam wszystkim. Mam nadzieję, że po wszystkim spotkamy się w salonie i wypijemy za naszego brata, tak jak Pan Bóg przykazał. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pokój
Nie, 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 nie,